Do dramatu doszło w czwartkowe przedpołudnie. We wsi Czarne w gminie Filipów życie stracili 28- i 35-letni mężczyźni, wykonujący prace polowe. Prokuratura rejonowa w suwałkach prowadzi śledztwo w tej sprawie. Na miejscu ustalono, iż na polu kierujący kombajnem do zbierania kukurydzy zahaczył podnośnikiem o linię średniego napięcia i nastąpiło zapalenie się pojazdu Mężczyzna prawdopodobnie próbował wy, wysiąść z pojazdu i wtedy nastąpiło prawdopodobnie porażenie go prądem. Drugi z mężczyzn, który pracował obok ciągnikiem, również opuścił pojazd i wtedy również został porażony prądem. Na wstępnym etapie postępowania śledczy muszą ustalić, co było bezpośrednią przyczyną zgonu obu mężczyzn. Na środę zaplanowano sekcję zwłok obu mężczyzn. W dalszej kolejności po zebraniu materiału dowodowego w sprawie będzie powołany biegły z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Te dwie opinie, lekarska i specjalistyczna z zakresu BHP będą dla śledztwa kluczowe. Ta ostatnia powinna przynieść odpowiedź na zasadnicze pytanie. Co było bezpośrednią przyczyną tego zdarzenia?